Cześć, witam Was na testach zasięgu nerfateka.pl i poszukiwaczfrajer.pl. Dziś sprawdzimy wyrzutnie Busby Sidewinder, czyli odpowiednik Rampage'a w serii Nerf. Warto dodać, że Sidewinder ma magazynek na 30 strzałek, czyli ogromny. Ja załadowałem 10 strzałek z serii Busby i 10 strzałek Nerf Elite i sprawdzimy, jakie odległości uzyskamy. Poszło. Żadna strzałka poniżej 20 metra. Super. Minimalny zasięg 21 metrów. Dwie strzałki Nerf, jedna strzałka Busby. Potem kolejne dwie strzałki Busby między 22 a 23 metrem. Strzałka Nerf, jedna i druga, 23 metr. No, łapiemy niezłe zasięgi. Busby, 24 metry. Busby, 25 metrów. Ta-ra-ta-ta. Nerf, 27 metrów i Busby, 27,5 metra, ale moc. Kolejna strzałka, to samo, 27,5 metra. Wracając, znaleźliśmy strzałkę na 24 metrze. Sidewinder ma moc, żadna strzałka nie spadła poniżej 20 metra, minimalny zasięg 21 metrów, maksymalny 27,5. No to jest moc. Pamiętajcie, że kluczową kwestią jest tutaj przeładowanie. Jeżeli zrobicie to mocno i dynamicznie, rzeczywiście będziecie uzyskiwać powyżej 20 metrów i tak jak wiedzieliście, grubo, 27 metrów, 24, 26, regularnie. Jak zrobicie to trochę wolniej, będzie około 17-22 metrów, czyli wasza wprawa też ma znaczenie. Pamiętajcie, że najlepsza część w tej wyrzutni to jest ciągły ogień, tak jak w Rampage'u, czyli teraz sprawdzimy, ile uzyskamy przy ciągłym ogniu. Jazda! Ale moc, naprawdę. Chodźmy. Jest zdecydowanie większy rozrzut, ale szybkość wystrzału i moc to jest po prostu petarda. Minimalnie 18 metrów, czyli trochę krócej. Ale to jedna strzałka. Kolejna strzałka na 20 metrze. Jeszcze na 20. Pierwsza strzałka na 21 metr. Dwudziesty drugi, Busby. Potem dwie strzałki przy sobie, 24 metr. Jedna strzałka z boku, również 24 metry. Dwadzieścia sześć i pół metra. I 28 metrów. I jedna strzałka Nerf, 27-28 metr. Jeszcze, o ja. Dobra. Duży rozrzut, ale trzy dyszki wjechały. Duży rozrzut, ale strzałką Nerf strzeliliśmy na 30 metrów. Czyli no, petarda. Jeszcze dalej niż przy pojedynczym strzale. 30 metrów Sidewinderem. Po prostu Busby nas zaskakuje. 22 metry według producenta to jest poniżej tego, co ta wyrzutnia strzela. 30 metrów, powtórzę jeszcze raz. Gdybym nie strzelał rapid fire'em, powiedziałbym, że jest to dalej strzelająca wyrzutnia, niezmodyfikowana, ale to jest rapid fire też. Podsumowując, Sidewinder osiągnął niesamowite wyniki, 22 metry według producenta,
26,5, 27 przy pojedynczym strzale i 30 metrów strzeliliśmy w serii. Są to super wyniki, pamiętajcie, że na zasięg ma wpływ wasza technika, jak to zrobicie szybko, jak dynamicznie. Przy strzale serią oczywiście jest większy rozrzut, bo strzeliliśmy jeden strzał na 18 metrów, drugi jakiś na 22, 24. Jak strzelacie pojedynczo, te odległości są bardziej zbliżone, no ale odległość 30 metrów mówi sama za siebie. Dzięki za oglądanie, to były testy odległości nerfotek.pl. Jeżeli chcecie kupić Sidewindera, to jest on dostępny na poszukiwaczefrajdy.pl. Pozdro i do zobaczenia w kolejnych recenzjach.